Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie, a w nim mój gość, profesor Katarzyna Bilewska z Uniwersytetu Warszawskiego, partner w kancelarii Dentons. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Niedawno Sąd Gospodarczy w Warszawie oddał spółkę w ręce przestępców. Chodzi o kierowaną przez tureckiego biznesmena spółkę deweloperską. Przestępcy podstawili sądowi sfałszowane dokumenty, a ten niczego nie weryfikując dokonał zmian, które pozwoliły spółkę przejąć. Jak to jest w ogóle możliwe, że do takich sytuacji dochodzi? Uściślimy, że chodziło o sąd rejestrowy, a nie sąd gospodarczy. To ma znaczenie w tym przypadku, dlatego że za tak zwane wpisy w rejestrze przedsiębiorców odpowiada właśnie sąd rejestrowy. I to jest sąd specyficzny. Rządzący się innymi regułami niż rządzący się sądy. Nieco innymi regułami niż inne sądy. Częściowo on funkcjonuje na podstawie tych samych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, ale częściowo innych i to ma znaczenie bardzo duże w tej sprawie. Ja od razu może powiem, że taka figura jak kradzież spółki, czy takie pojęcie jak kradzież spółki może się wydawać w ogóle dziwne i trochę absurdalne, bo nie chodzi tutaj o sytuację, w której ktoś coś fizycznie komuś zabiera, tylko po prostu przez pewne zabiegi formalne właśnie w sądzie rejestrowym przejmuje kontrolę operacyjną nad spółką. No ale efekt jest taki sam. Tak, dlatego że przy spółce wiadomo, decyduje ten o sprawach spółki, kto jest wpisany w rejestrze, więc wpis do rejestru ma absolutnie kluczowe znaczenie. Ten, kto jest wpisany do rejestru, może podejmować uchwały, może reprezentować spółkę. Zarząd wpisany do rejestru może zaciągać zobowiązania, a więc tak naprawdę kluczem do kontroli nad spółką jest sąd rejestrowy i wpis w rejestrze przedsiębiorców. Czyli znaczy, że wystarczy doprowadzić do zmian we wpisie w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców i już można przejąć kontrolę nad czyjąś spółką? Praktyka właśnie tak wygląda, dlatego że spółka funkcjonuje w pewnym otoczeniu gospodarczym, zawiera umowy z kontrahentami, pojawia się w urzędach, bierze udział w procedurach przetargowych, bierze udział w postępowaniach sądowych i wszędzie tam, gdzie bierze udział, osobą uprawnioną do jej reprezentacji, występowania w jej imieniu jest ten, kto jest ujawniony w rejestrze przedsiębiorców. To gdyby pani profesor mogła opowiedzieć, jak wygląda taki typowy mechanizm w przypadku przejmowania kontroli nad spółką? Od czego trzeba zacząć, żeby doszło do takiego przykrego finału? Ta faza, że tak powiem, przed kradzieżą jest fazą, co do której, która jest jak zwykle, że tak powiem, w takich przypadkach najbardziej zainteresowanym, czyli spółce i wspólnikom, nieujawniona i nieznana. Dzieje się to najczęściej tak, mówię tutaj o swoich prywatnych doświadczeniach, właściwie zawodowych, nie prywatnych, zawodowych doświadczeniach, kiedy obserwowałam takie procesy i miałam okazję, że tak powiem, pracować przy ich odwróceniu. Otóż odbywa się to w ten sposób, że osoby, które chcą przejąć spółkę w ten sposób, dokonują najczęściej sfałszowania pełnomocnictwa do działania z udziałami w spółce. Takie fałszywe pełnomocnictwo bardzo często wystawione za granicą i poświadczane przez zawierające klauzule poświadczeń zagranicznych jest potem podstawą do działania w Polsce. Tutaj często takim przedmiotem kradzieży są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których obrót odbywa się w ten sposób, że sprzedaż udziałów następuje na podstawie pisemnej umowy, zaledwie z podpisem poświadczanym notarialnie, czyli cała umowa nie jest zawiana przed notariuszem, a notariusz jedynie poświadcza personalia osób, które dokonują czynności. No i tutaj jest pierwszy moment, kiedy teoretycznie mogłoby dojść do zweryfikowania takiego fałszywego pełnomocnictwa, to znaczy moment, kiedy właśnie notariusz poświadcza podpisy, natomiast notariusze, którzy, że tak powiem, których spotkałam przy okazji tego typu sytuacji, zawsze podawali takie uzasadnienie oparte na ich przepisach dotyczących wykonywania zawodu, że oni właśnie nie weryfikują ważności czynności, jeżeli to tylko podpis jest poświadczony. Stąd jest taka możliwość, żeby jeżeli notariusz działa ściśle zgodnie z ustawą o notariacie i nie weryfikuje pełnomocnictwa, ten moment przeszedł taki potencjalny fałszerz niezauważony. I potem taka osoba, która spreparowała de facto umowę nabycia udziałów na podstawie fałszywego pełnomocnictwa, idzie do, znaczy odbywa tak zwane zgromadzenie wspólników, tak zwane, bo to nie jest zgromadzenie autentyczne, skoro w posiadanie udziałów taka osoba wchodzi na podstawie umowy sfałszowanej. Dokumentuje odbycie tego quasi zgromadzenia protokołem pisemnym,
najczęściej na tym zgromadzeniu wymieniany jest zarząd spółki, no bo on jest jakby istotny z punktu widzenia kontroli nad spółką. Ale zarząd spółki jednocześnie nic o tym nie wie? Nie, nic o tym nie wie, dlatego że zgromadzenie może się odbywać, wspólnicy mogą się zgromadzić bez wiedzy zarządu, jeżeli działają w tak zwanym trybie 100% kapitału, a najczęściej ta sfałszowana umowa dotyczy właśnie takiego wolumenu udziałów, w związku z czym odbywa się to z powołaniem się na taką podstawę. Podpisywany jest protokół, powoływany jest quasi zarząd, czyli zarząd powoływany przez osobę nieuprawnioną i po prostu tak przygotowane dokumenty na piśmie są składane razem z formularzem do sądu rejestrowego. No i teraz jest ten moment newralgiczny. Albo sąd rejestrowy się zorientuje, że te dokumenty noszą znamiona, że są fałszywe, albo coś się w nich nie zgadza, albo też nie. Dlatego, a jest szansa, żeby w ogóle sąd się zorientował? Chyba sąd nie przeprowadza kontroli, nie przesłuchuje świadków, nie wzywa nikogo, tak? Dostaje tylko dokumenty. Sąd rejestrowy rzeczywiście ma ograniczony zakres badania dokumentów, ale nie jest on na tyle ograniczony, żeby było niemożliwe wykrycie fałszerstwa. Sądy rejestrowe rzeczywiście działają specyficznie, to znaczy stosują tylko niektóre przepisy, takie jak sądy gospodarcze. Mają taką praktykę, że w gruncie rzeczy opierają się na oświadczeniach i formularzach podpisanych. Rzadko żądają dokumentów źródłowych, choć mają taką kompetencję, bo mogłyby zażądać dokumentów właśnie takich jak pełnomocnictwo, jak umowa i spróbować zweryfikować ich autentyczność. Do tego ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym daje im uprawnienia, ale to się najczęściej nie dzieje. Bo gdyby zaczęły weryfikować, to by trochę trwało, to pewnie chodzi o to, żeby jak najszybciej ujawnić. Sądy rejestrowe generalnie mają taką zasadę działania zgodnie z postulatem szybkości. Oczywiście jest to rejestr publiczny i powinien też być wiarygodny, więc zasada wiarygodności też obowiązuje, ale najczęściej zasada szybkości, jak to we współczesnych czasach, ma prymat nad zasadą wiarygodności. I dlatego, jeżeli mamy taką sytuację, że trafiają sfałszowane dokumenty i sąd nie zażąda dodatkowych, żeby zweryfikować to, czy rzeczywiście to walne zgromadzenie, które doprowadziło do zmian w spółce, które teraz sąd ma zarejestrować, było prawidłowe, no to jest duża szansa, że takie fałszerstwo będzie ujawnione w rejestrze. Co jest jeszcze istotne, to, że sądy rejestrowe mają taką praktykę, że uznają za osoby uprawnione do uczestnictwa w procedurze rejestrowej tylko samą spółkę. Nie wzywają wspólników, nie informują wspólników o tym, że toczy się postępowanie dotyczące zmiany, nie wzywają świadków, choć mają teoretycznie taką możliwość, żeby wyznaczyć posiedzenie jawne i przesłuchać świadków, gdyby miały wątpliwości. Właściwie taka praktyka nie istnieje, choć ona formalnie jest możliwa. I cóż się dzieje w takiej sytuacji? Jeżeli ta cała taka procedura fałszerstwa przejdzie, dotrze do finału w postaci wpisu do rejestru, to najczęściej zainteresowani, czyli wspólnicy i zarząd, dowiadują się przez przypadek. Powiem o sytuacji, w której uczestniczyłam jakiś czas temu, w której aplikant sporządzający pełnomocnictwo dla prawnika, który miał spółkę reprezentować, zorientował się, że w rejestrze zamiast funduszy zagranicznych znajdują się pod pozycją wspólników jakieś osoby fizyczne i w ogóle pan prezes, który miał podpisywać, też już się nie znajduje w KRS-ie i przez zupełny przypadek, kiedy potrzeba było po prostu sporządzenia pełnomocnictwa w imieniu spółki, okazało się, że ta spółka ma wpisy rejestrowe zupełnie odbiegające od stanu rzeczywistego. A czy w praktyce takie sytuacje, że dochodzi do takiej, na podstawie fałszywych dokumentów, do takiej zmiany zarządu, często się zdarzają, czy to są naprawdę jakieś pojedyncze sytuacje? Nie, to nie są niestety pojedyncze sytuacje. Moje doświadczenia są takie, że w ciągu ostatnich 2-3 lat takich przypadków w naszej kancelarii było co najmniej kilka. Mniej niż 10, ale więcej niż 5. I obserwujemy, że pojawił się nawet taki trend, bo niektóre z tych przypadków były czysto kryminalne, pojawił się taki trend, że nawet zaangażowane były w tym osoby, w te procedury, procesy osoby mające wyroki karne i jakby takie, które wręcz w czasie, kiedy się to działo, przebywały w areszcie śledczym. A mimo to były w stanie podpisywać dokumenty i jakby oczywiście nie działały same, ale to nosiło znamiona jakby zorganizowanej działalności. Przestępczej. Więc to się zdarza i często właśnie
celem przestępców, bo można mówić tutaj już o przestępcach i o zorganizowanej działalności przestępczej, padają spółki, które są tak zwanymi spółkami uśpionymi albo celowymi. To znaczy często takie, które nie prowadzą operacyjnej działalności, bo w takim przypadku bardzo szybko taka zmiana może być wykryta. Natomiast często takie, które po prostu mają jakiś aktyw, zostały powołane dla konkretnego celu biznesowego, na przykład mają znaczącą nieruchomość, no i sobie że po prostu są spółką celową, tak? Której operacyjna działalność nie jest prowadzona i w związku z tym to wykrycie zmian nie jest takie łatwe. A mówiła Pani, że sąd rejestrowy, gdy dostaje dokumenty, no to już na tym etapie może zauważyć, że coś się nie zgadza. A co na przykład może wzbudzić niepokój sądu? Jeżeli dostaje tylko formularz i oświadczenia, to jest pewne minimum, które jest składane przy formularzach, no to rzeczywiście jest kłopot z wykryciem takich nieprawidłowości. Natomiast wydaje mi się, że sąd zawsze przeprowadza przy wpisywaniu do rubryk dotyczących członkostwa w zarządzie taką kwerendę karną członków zarządu. Jeżeli nagle okazuje się, że wpisywane w miejsce prezesa zarządu ma być osoba mająca bardzo bogatą kartę karną, a tak się zdarzało w przypadkach, które ja obsługiwałam, no to wydaje się, że to powinno już wzbudzić jakąś tam wątpliwość sądu, jak to się dzieje, że jakby osoba z taką bogatą kartą karną nagle staje się prezesem spółki, która na przykład ma znaczące nieruchomości, tak? A sąd może zawiadomić prokuratora, jeśli okaże się, że nie wiem, no właśnie wzbudza coś jego podejrzenie. Ma takie kompetencje, co więcej sąd w każdej sprawie, którą rejestruje, może zawiadomić prokuratora, jeżeli uważa, że podstawa wpisu, czyli tak najczęściej uchwała, jest na przykład sprzeczna z prawem. Prokurator, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego polskim, ma prawo wziąć udział w każdej sprawie cywilnej i wszcząć każdą sprawę cywilną. Więc jeżeli ewidentnie z dokumentów wynika, że doszło do przestępstwa i zostało na przykład popełnione fałszerstwo, to sąd rejestrowy absolutnie ma kompetencje, wręcz ma obowiązek zawiadomić prokuratora, o popełnieniu przestępstwa. Co więcej, sąd powinien również rozważyć to, żeby zwrócić się do prokuratora na przykład o wszczęcie postępowań cywilnych zmierzających do odwrócenia tego stanu. Ja powiem jeszcze o takiej sytuacji, którą znam z praktyk, mianowicie w jednym z przypadków, które miałam, było tak, że pełnomocnictwo było załączone do akt rejestrowych i budziło wątpliwości na pierwszy rzut oka, ale sąd tego nie zauważył. To znaczy pełnomocnictwo było udzielone za granicą, w jednym z krajów Unii Europejskiej, miało apostille tamtejsze, ale było wyraźnie widać, że to apostille odbiega od pewnej konwencji apostylowania dokumentów, która jest w tym kraju członkowskim. Oczywiście jest to kwestia pewnej wiedzy i praktyki, ale sędziowie rejestrowi dużo pełnomocnic oglądają i zapewne tę praktykę mają. No tak, na co dzień się zajmują takimi sprawami. Właśnie. Więc tutaj są zawsze pewne symptomy, które mogą pokazać, że mamy do czynienia z fałszerstwem, jeżeli tych dokumentów jest więcej i sąd ich zażąda. Pani profesora, mówiła Pani, że brała Pani udział w przypadkach, gdzie odkręcany był taki przypadek kradzieży spółki. To da się w ogóle naprawić? Da, ale jest to ogromnie trudne. Też z uwagi na pewną specyfikę sądu rejestrowego, który jak już dokona wpisu, to potem, aby ten wpis odwrócić, oczekuje prawomocnego orzeczenia, ustalenia sądu gospodarczego, że czynności, które były podstawą wpisu, były nieważne. Pewnie takie postępowanie trochę czasu trwa. A ono trwa. Naprawdę długo trwa i są takie przypadki spraw, które obserwuję i które obsługujemy już od dłuższego czasu, że od 2015 roku nie udało się jeszcze odwrócić skutków takiej kradzieży spółki. 2019, tak, to trochę inaczej. Ale są też przypadki bardziej optymistyczne i takie, w których to się wydarzyło w ciągu kilku miesięcy. Głównie właśnie na skutek tego, że pojawił się w postępowaniu rejestrowym urząd prokuratora i prokurator, który prowadził postępowanie karne, zdecydował się również na interwencję w sprawach cywilnych i rejestrowych i to spowodowało, że sąd rejestrowy przychylniejszym okiem spojrzał na te wnioski o odwrócenie tych wpisów. I tak się wydarzyło, więc mam zarówno bardzo, że tak powiem, negatywne i pesymistyczne doświadczenia, jak i takie, które z ostatniego czasu bardziej optymistyczne, kiedy to się dzieje w ciągu kilku miesięcy, ale na pewno nie jest to kwestia ani dni, ani tygodni. Zastanawiam się tak z punktu widzenia przedsiębiorcy, czy jest sens walczyć o spółkę i odwracać te czynności, jeśli
to trwa tyle lat, jak pani powiedziała, że jest sens, jeżeli jest tam sądem znaczne aktywa, bo te odwrócenia tych wrogich przejęć, tak możemy to określić, które ja obserwowałam, no to były przede wszystkim odwrócenia, na które się przedsiębiorcy decydowali z uwagi na aktywa, które w spółce były. Bo spółka była właścicielem nieruchomości, czy też znaczących aktywów innego typu. I wówczas była motywacja, żeby te... No tak, ale nowy zarząd przecież może zadysponować tymi nieruchomościami. No właśnie, i to jest największe ryzyko. I dlatego w takiej sytuacji rekomendujemy zwykle właśnie postępowania, natychmiastowe wszczęcie postępowań cywilnych w sądzie gospodarczym, który może zabezpieczyć takie postępowania w ten sposób, że na przykład wyda zakazy działania temu nowemu zarządowi, bo sąd rejestrowy nie ma takiej kompetencji, żeby zakazać działania nowemu zarządowi, temu fałszywemu, ale sąd cywilny tak. I wówczas, jak są takie zakazy wydane przez sąd gospodarczy, to też zdarza się, że sąd rejestrowy ujawnia te zakazy w rejestrze i w ten sposób nie mamy, co prawda, odwrócenia wpisów, ale mamy takie tymczasowe zabezpieczenie. Szansa, żeby takie zakazy szybko w miarę Tak, sądy uzyskać? Gospodarcze, zwłaszcza mówię tu o swoich doświadczeniach w sądach warszawskich, w przypadkach, które obserwowałam, działały sprawnie i w ciągu od tygodnia do trzech tygodni takie zakazy udawało się uzyskać. To rzeczywiście w miarę rozsądny termin. W miarę, to był rozsądny i wiarygodny termin. Terminy. Znaczy dobry termin z uwagi na możliwość właśnie zatrzymania przestępczych działań, wyprowadzenia majątku. Pani profesor, tak już zupełnie na koniec. Jest coś, co można zrobić, albo co mogłoby wzbudzić nasz niepokój, gdy jesteśmy wspólnikami w spółce, żeby takich sytuacji uniknąć, żebyśmy nie tracili kontroli nad spółką? Dobierać uważniej osoby, z którymi współpracujemy? Nie, bo przypadki, o których mówiłam, to nie były przypadki, w których najczęściej, oczywiście są różne, mogą być różne zdarzenia, ale to nie były przypadki, w których kradzież jakby była inspirowana wewnątrz spółki. To były przypadki czysto przestępczych, często działań osób z zewnątrz, które sobie upatrzyły daną spółkę z aktywami jako taką, którą warto przejąć. Natomiast, ale z drugiej strony te osoby też muszą mieć od kogoś informacje. Tak, no ale tutaj mamy do czynienia z rejestrem ksiąg wieczystych, którym można przejrzeć i paroma innymi źródłami, na przykład informacją gospodarczą. Natomiast nie ma na to dobrej reguły, natomiast coś, co jest pewnym sposobem na zabezpieczenie spółek, to jest po prostu wprowadzenie w ich statutach pewnych bardziej skomplikowanych reguł zbywania udziałów. Bo jeżeli mamy do czynienia z możliwością prostego zbycia, to każdy taką umowę może sfałszować, ale jeżeli na przykład w umowie spółki wymaga się zgody zarządu na zbycie, no to takie zbycie jest bezskuteczne, dopóki ta zgoda się nie pojawi, a więc nawet spreparowanie dokumentu nie spowoduje powstania takich zdarzeń, które doprowadzą do skutecznego zbycia. Więc to jest jakby jedna droga, takie minimalne przynajmniej wentyle bezpieczeństwa w umowach spółek. No a druga droga, no to w miarę częste przeglądanie KRS-u, żeby sprawdzać, czy tam w przypadku zwłaszcza uśpionych spółek nie dzieją się jakieś rzeczy, których byśmy się nie spodziewali i nie oczekiwali. Serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Moim gościem była profesor Katarzyna Bilewska z Uniwersytetu Warszawskiego, partner w Kancelarii Dentons. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie już jutro o 13:00.